To bieg, bieg. O marzenia, dziś nic, nic. Do stracenia nie mamy, więc gramy w awans. Czy mnie słychać? Czy mnie widać? Jest ktoś ze mną? O, mamy pierwszego użytkownika. Cześć. Jest i drugi. Słuchajcie, zanim zacznę coś mądrego mówić, albo i nie, to poczekamy na więcej osób. Słyszycie mnie dobrze? Podejrzewam, że większość osób jeszcze pracuje o tej godzinie. O, jest Piotruś. Cześć. Macham. Słychać mnie, czy mam założyć słuchawki? Cześć Tomek i Patrycja. Jeszcze chwilkę poczekamy. Co u Was słychać? Jak Wam mija dzień, ten cudowny poniedziałek? Cześć Dorotka. Napiszcie, co u Was słychać. Dobrze rozpoczęliście ten tydzień? Powiem Wam, tak, piękny dzisiaj dzień, ale wczoraj też był piękny. Natomiast powiem Wam, że dla mnie wczorajszy dzień był jakimś koszmarem. Nie wiem dlaczego, ale nie mogłam sobie poradzić ze sobą. I czasami tak jest, że się wstaje rano i no już po prostu nic dobrze nie wyjdzie. A dzisiaj jest super. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Umyłeś okna. Chcesz wpaść do mnie? Przepraszam. No je czekają, a to jest super pogoda. Aż trudno uwierzyć, że... Ale jak to umyłem? Umyłam chyba. Trudno uwierzyć, że jest taka pogoda w ogóle w jesienią. Już, mamy już jesień? Mamy jesień. Nie zauważyłam. Słuchajcie, kochani, no dobra, to może powiem coś z sensem. Przynajmniej się postaram. Poprzedni live był taki trochę bardziej zapowiadający. Natomiast dzisiaj wymyśliłam sobie już taki temat wstępny. I jako, jakby nie było, jesteśmy na social mediach, więc chciałabym zacząć od tego. Skąd wziął się pomysł u mnie w ogóle na social media? W życiu bym pewnie sama na to nie wpadła, bo wszystkie nowinki docierają do mnie z opóźnieniem. Cześć Ramona. Social mediami zaraziła mnie Kasia Łaska Facebookiem. Cześć Kasiu, pozdrawiam cię serdecznie, może potem zobaczysz. I dzięki Kasi właściwie wiem, co to jest Facebook i potem chyba poszło to dalej. Natomiast jakoś zawsze z opóźnieniem działałam. W związku z tym, że wychowałam się w czasach, w których Instagramu i Facebooka nie było i ja z moją przyjaciółką pisałyśmy pamiętniki. Dzisiaj się właśnie śmiałam z Justyną, że gdybyśmy w tamtych czasach jako nastolatki miały Instagram i Facebook, to by się działo. Byśmy były blogerkami numer jeden. Ale wtedy wystarczył nam pamiętnik. Pisaliście pamiętniki? Czy wszyscy jesteście mega młodzi? Dajcie znać, czy też znacie takie coś jak pamiętnik. My opisywałyśmy tam każdy dzień i ostatnio nawet taki pamiętnik znalazłam. I powiem Wam, że jest niesamowite czytać takie rzeczy po latach. Może kiedyś Wam pokażę, jak wrócę do Gdańska i spakuję swoje rzeczy. Super. Szkicuję portret Ireny Sendlerowej. Bardzo, bardzo fajnie. Może nam pokażesz. No dobra. I co ja mówiłam? Aha. I w związku z tym, że nie byłam przyzwyczajona do takich atrakcji, zawsze mi się wydawało w moim artystycznym życiu, że jest to niepotrzebne po prostu. Pamiętam, jak jedno z takich bardzo ważnych wydarzeń w moim życiu, Eurowizja, ja wtedy jeszcze nie miałam Instagrama, w ogóle wyobrażacie sobie, że dopiero Instagram założyłam na Voice of Poland. I właściwie to wydarzenie pokazuje, jak bardzo daleko byłam od Was i od ludzi, bo zostawał mi tylko telewizor. To, co media pozwoliły mi pokazać i nagłośnić, to ja mogłam Wam przekazać. Także nie było mowy o jakichś takich dłuższych wypowiedziach, o myślach, o dzieleniu się z Wami tym, co się dzieje, co myślę, jak wygląda ta wycieczka. Oczywiście był Facebook, ale jeszcze tak jak mówię, nie używałam go z przeznaczeniem po całości. Konrad się śmieje. No dobra. I w związku z tym dotarło do mnie ostatnio, że kompletnie nie potrafię tego używać.
że w ogóle nie wykorzystuję potencjału social mediów. Wręcz byłam przez długi czas wrogiem social mediów. Ja wiem, że to głupio brzmi teraz w tej sytuacji. Biję się w piersi, ale oczywiście pewne rzeczy używane w nadmiarze są szkodliwe i też nie należy tego robić. Wczoraj oglądałam wspaniały wykład Fryderyka Karzełka o tym uzależnieniu od smartfonów, od iPadów i komputerów. I też taką fazę przeszłam, dlatego nie polecam na co dzień siedzenia przed komputerem i przed ekranem. Dobrze, że już masz Insta. No dobrze, chyba tak. Ale naprawdę musiałam się nauczyć i przełamać w sobie ten lęk przed używaniem Instagrama, przed dzieleniem się zdjęciami, bo tak jak Wam wspominałam w zapowiedzi, kompletnie nie wiedziałam, nie widziałam sensu w tym, żeby dzielić się z ludźmi tym, co właśnie robię, albo jakie mam super zdjęcia. Trochę takie mi się to wydawało podobne do przechwałek, czy czegoś takiego. Chyba każdy z nas ma lepsze i gorsze dni, każdy czasem ma super makijaż, a czasem wygląda gorzej. A niestety na Instagramie wszyscy jesteśmy cudowni, wspaniali i bez skazy praktycznie. Jeszcze te wszystkie aplikacje, które też mam, które poprawiają nam cerę, urodę i nawet możemy zrobić sobie makijaż, nie poprawiają, nie pomagają nam w życiu. Ponieważ nie wiem, czy macie takie spostrzeżenia, ale widząc te wszystkie wspaniałe, cudowne, bez skazy osoby, nam wydaje się, że jesteśmy trochę gorsi. Dochodzi do tego, że też na pewno widzieliście różnego rodzaju filmy, gdzie oczywiście to jest robione na pokaz, gdzie ktoś jedzie samochodem do lasu, robi sobie fotę, że właśnie biegał. No jest to smutne, a każdy z nas ma również gorsze dni. Pozdrowienia dla Konrada. Dobra, żywiec ma to do siebie. Wybrałam taką formę, bo wydaje mi się, że to jest to super, że mamy interakcję. Natomiast nie pomaga to czasami skupić myśli, więc przepraszam, jeżeli gadam coś głupiego. Wybaczcie, nie będziemy tego wycinać, no ale co zrobić. Doskonale Cię rozumiem. Sama aktualnie wrzucam jedno zdjęcie na pół roku. Nawet z Lizbony wrzuciłam tak naprawdę tylko trzy... Wiesz co, ja byłam na wycieczce w Rzymie, super. Miałam dwa koncerty, wrzuciłam chyba tylko dwa zdjęcia. A mam ich naprawdę tonę. I za każdym razem, gdzie nie pójdę, obiecuję sobie, naprawdę, obiecuję sobie, że zrobię fotkę, że nagram relację. I nigdy tego nie robię. Jeżeli ktoś mnie już tak naprawdę zmotywuje, że słuchaj, musisz zrobić tą fotę, bo jak nie, to cię zabiję, bo dostałaś fajną sukienkę i musisz ją sfotografować, no to ja wtedy się jakoś tam postaram i to ogarnę. Natomiast przychodzi mi to z trudem. Dlatego dzisiaj, słuchajcie, mam przy sobie... Tadam, Konrada. Konrad trzyma mnie prawie za rękę i nie pozwala uciec. Także czasami potrzebna nam taka osoba. No dobra, teraz pewnie nasuwa się pytanie, po co ty to robisz, nie, dziewczyno, skoro generalnie nie lubisz i masz ochotę zwiać. No więc powiem tak, robię to dlatego, ponieważ uważam to za swoją słabość. My się z Konradem znamy. Aha, to fajnie. Dawaj zdjęcia z Rzymu, dam. Uważam to za swoją słabość, a jeżeli zaczęłam już to do siebie przyjmować, że to jest moja słabość, to zaczyna mnie to wkurzać, a jak jestem wkurzona, to chciałabym coś z tym zrobić. Cześć Krzysztof. I teraz traktuję to jako naukę. Jesteście świadkami mojego szkolenia i to trochę takim jestem królikiem doświadczalnym. Dlatego myślę, że jeżeli coś się robi często, coś się robi wytrwale, to wchodzi to w nawyk. Tak samo jak z moimi pierwszymi krokami na scenie. Jak stanęłam tam pierwszy raz, to trzęsły mi się nogi, chociaż czasami jeszcze mi się trzęsą. Wciąż, mimo wszystko, że mam jakieś doświadczenie, nawet niemałe. To ten strach już w jakiś sposób przełamałam albo stał się on częścią mnie i wiem, jak sobie z nim radzić. I dlatego teraz zmierzam do jednej rzeczy, mianowicie do sensu dzisiejszego live'a. Właśnie ostatnio zdałam sobie sprawę, że mówiłam cały czas live, a to live. Może mała różnica, ale jednak. Więc jak kogoś to zabolało, no to teraz będę starać się poprawnie mówić live. Ja też się uczę, chociaż mam już Insta jakiś czas. No właśnie, w ogóle pokazało mi to... aha, bo skaczę z tematu na temat.
chciałabym, żeby takim tematem przewodnim tego dzisiejszego spotkania była myśl o strachu. Znaczy nie myśl o strachu, tylko zmierzenie się ze strachem i o tym, co strach powoduje w naszym życiu. Jaki jest czasem ważny, a czasami przeszkadzający. I wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, które pozbawiają nas możliwości robienia czegokolwiek albo wycofywania się przed jakimiś ważnymi rzeczami, to jest po prostu strach. Każdy z nas to czuje. Myślę, że warto rozróżnić też i nazwać strach, bo strach jest emocją. Ja w ogóle słuchałam fajnych wykładów na temat emocji. I oczywiście strach jest potrzebny, bo gdyby nie to, to pewnie byśmy zginęli. Bardziej oczywiście w życiu naszych przodków, kiedy gonił ich niedźwiedź. Dziś nas nic nie gania, a mimo wszystko się boimy. Mimo wszystko boję się wyjść na scenę, trzęsą mi się nogi, boli mnie żołądek, naprawdę tak jest, nie ściemniam. A jednak lubię to robić, przecież taki trochę paradoks, no ale bardzo się boję i dopiero ten strach mija po tym, jak się wyjdzie. Strach jest największym wrogiem wszystkiego. No, dokładnie. Powiem wam o moim strachu dzisiaj, dlaczego też pomyślałam sobie, że warto o tym wspomnieć. Miałam zrobić zapowiedź tego live'a. Po prostu zrobić fotkę i powiedzieć, słuchajcie, zapraszam was o godzinie 14 czy 14.30 na live, ale nie zrobiłam tego. Zgadnijcie dlaczego? Bo bałam się, że jak to zrobię, to będę musiała ten live zrobić. No więc wolałam zachować asekurację, że poczekaj, bo jak się może wycofasz, to nie zrobisz i będziesz miała święty spokój. Jak już obiecasz, to będzie gorzej. Tak więc sami widzicie, że jest to bardzo nieprzychylna siła. Wiem, że są osoby być może, które są na co dzień ekstrawertykami i przychodzi im to wszystko łatwiej. Dzień dobry. Jesteśmy, słuchajcie, w biurowcu, więc mijają nas różne osoby. Też walczę ze sobą, żeby nie uciec. Bo oczywiście pojawia się myśl, Boże, co ona robi, gada do siebie. No i moi drodzy, pomyślałam sobie, że jak będę codziennie ćwiczyć, to ten strach uda mi się w jakiś sposób opanować. Byłoby fajnie, gdybyście też podzielili się swoimi doświadczeniami. To wszystkim pomoże. Możecie pisać komentarze na ten temat, jak wy walczycie ze strachem. Ja bym chciała wam opowiedzieć głównie ze strony sceny, jak to wygląda, ponieważ tym się zajmuję. Nie będę się bawić w psychologa ani w coacha, bo nim nie jestem. Ewentualnie inspirują mnie inni. Natomiast z punktu widzenia wokalistki, strach w moim życiu jest właściwie codziennością. Codziennie muszę się mierzyć z tym, że jestem pokazywana, albo wychodzę na scenę, albo muszę coś napisać, albo muszę coś powiedzieć, coś nagrać. I naprawdę, uwierzcie mi, jest to bardzo, bardzo stresujące. Dlatego między innymi wśród artystów jest tyle depresji, bo nasze życie cały czas w zasadzie tak szarpie nami i kolejne spojrzenie. I te nerwy trudno utrzymać na wodzy. Podejrzewam, że w waszym życiu i w waszej pracy macie inne doświadczenia, też chętnie o nich posłucham. Być może nauczymy się czegoś od siebie, a być może okaże się, że wcale się nie różnimy i że bycie w show biznesie jest tak samo stresujące, jak bycie księgową. Ile ja już gadam? Długo gadam, bo moja komórka jest niewystarczająco naładowana. To też mnie stresuje, ale tego się nie boję. Najwyżej się rozłączy. Nie wiem, czy chciałam powiedzieć wszystko, co zaplanowałam. Trudno to trochę przewidzieć. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało pytajcie. Ja postaram się wtedy rozwinąć. Nie tak długo. Nie tak długo, mi się wydaje, że to już trwa wieczność. Nie, żartuję. Bardzo przyjemnie się z wami spędza czas. Do tej pory, dopóki nie zrobiłam pierwszego live'u ostatnio, wydawało mi się, że to jest w ogóle takie gadanie do siebie. A, już wiem, co chciałam wam powiedzieć o tym strachu. Do tego, żeby zrobić live, zbierałam się ponad rok. Nie wiem, czy to jest do uwierzenia, czy nie. Trochę to głupio brzmi, ale faktycznie tak było. Wiele razy siadałam w domu z komórką w ręku. Robiłam nawet próby. Nawet zabawne. Jedna mi się podobała i gadałam do siebie. Ale to nie jest to samo, kompletnie nie to samo. I kiedy próbowałam włączyć nagranie na żywo, zawsze się wycofywałam. Za każdym razem myślałam, że tak, nie no, może to miejsce jest nieodpowiednie, może to jest zły czas, może, a może nikt nie przyjdzie.
A może nie mam nic ciekawego do powiedzenia. I minął rok i po tym roku dopiero zdecydowałam się zrobić to po raz pierwszy. Miałam w planie, żeby odbywało się to w poniedziałki. Ostatnio w zapowiadającym live'ie powiedziałam, że nie wiem, czy to będzie poniedziałek, a zgadnijcie, dlaczego tak powiedziałam. Właśnie dlatego, że się trochę stresowałam, że nie dotrzymam słowa. Udało się, mamy poniedziałek. Więc plan jest taki, żeby nazwać te spotkania Live Mondays i będziemy się spotykać co poniedziałek. Co wy na to? Macie czas w poniedziałki? W ogóle, czy to jest dobra godzina, czy może być wcześniej? Cześć, Angelika. Pierwszy krok najtrudniejszy, dokładnie. No dobra, to jeszcze mi odpowiadajcie na pytania, będę mniej sfrustrowana. Czy poniedziałki są ok? Ok. Pozdrowienia z Gdańska. O właśnie. I dla mnie spoko. Super. No to niech będą poniedziałki. I teraz będę miała ogromną motywację, żeby do was w poniedziałek zawsze zajrzeć. Może być zawsze, można później obejrzeć. No i właśnie super, bo taki jest pomysł też, żeby lepiej wieczorem, wiem, ale wiesz co, ja wieczorem, Piotruś, mam, przepraszam, że tak do ciebie mówię, zdrobniale, ale trochę się znamy. Niestety wieczorem nie jestem w stanie zrobić live'u, bo obok biegałyby takie dwie małe istoty i nie byłabym w stanie w ogóle się skupić. Dlatego jednak zdecydowanie wolę te poranne spotkania. Chociaż powiem wam, że moja córka jest w tym doskonała i jak ja próbowałam coś nagrać, to ona zawsze wskakiwała mi tutaj w ekran i mówiła: hejka, jestem Maja. Więc słuchajcie, no niestety to pokolenie albo stety jest zupełnie przyzwyczajone do czego innego. Od kiedy zaczęłaś śpiewać? Ja zaczęłam śpiewać od 12 lat. Bingo. Zaczęłam śpiewać właśnie od 12 lat. Ale wiecie co, nie powiem wam o tym za dużo, chociaż pewnie większość z was o tym wie, ponieważ zostawiam to sobie na przyszły poniedziałek i w przyszłym tygodniu chciałabym opowiedzieć wam o pasji. Żeby takim tematem była pasja, skąd się bierze pasja i kiedy, jak powstaje, jak ją pielęgnować. I oczywiście opieram to na swoich doświadczeniach. Chciałabym się z wami nimi podzielić, jak ja odkryłam swoją pasję i jak sprawiłam, że się ona rozwijała aż do dzisiaj. Ale właśnie o tych początkach będę mówić. Natomiast teraz jeszcze na koniec chciałabym was poczęstować kawałkiem mojego tygodnia, bo też taki mam pomysł, żebyśmy zawsze na początku dzielili się swoimi planami, ponieważ jest poniedziałek, mamy cały tydzień przed sobą i każdy z nas ma jakieś plany, a jak nie ma, to myślę, że fajnie, żebyśmy sobie takie plany zaczęli stwarzać. I moje plany na ten tydzień są dosyć bogate. Chciałabym was też pozabierać w niektóre miejsca relacjami. Dzisiaj jest spotkanie z wami, natomiast na jutro planuję konferencję prasową rano. To jest konferencja a propos bardzo poważnego tematu, bardzo fajnego. Być może niektórzy z was widzieli u mnie zdjęcia, albo i nie, bo może ich nie wrzuciłam. Kto to wie? Tak mogło być. Albo ich nie zrobiłam nawet. Ale widzieliście na pewno zdjęcie z nagrania, gdzie z panią Pakosińską miałyśmy wywiad troszkę w takiej porannej, plenerowej kuchni i to nagranie dotyczyło, ja tam podpisałam nawet takiej fundacji Kwiat Kobiecości. O czym będzie ta konferencja, powiem wam jutro, ponieważ to właśnie dotyczy tego projektu bardzo ważnego dla kobiet i dla dbania o zdrowie. Także postaram się wrzucić parę zdjęć, parę relacji z tego wydarzenia, to jutro już rano. Natomiast wieczorem, słuchajcie, zapraszam was bardzo, bardzo gorąco, kto jest z Warszawy, zapraszam was na jam session do klubu na Mokotowie, gdzie, nie wiem, czy wiecie, co to jest jam session, pewnie, znaczy muzycy na pewno wiedzą, ale osoby, które się nie zajmują muzyką, być może jest to dla nich temat nowy. Jam session to jest takie improwizowanie, spotykanie się muzyków w klubie i każdy może przynieść swój instrument albo głos, dołączyć do zespołu, który rozpoczyna takie jam session i zagrać, co mu w duszy gra. Ja będę gościem jutrzejszego jam session i wraz z kolegami właśnie rozpoczniemy taką imprezę. Zaśpiewam dla was 5 utworów, nie zdradzę jakich. Myślę, że też możecie spodziewać relacji, bo będzie tam
Konrad, który się o to zatroszczy. No i wpadajcie. Kto jest z Warszawy, to godzina 22. Zapraszamy na jam session. A szczegóły w wydarzeniu. Brakuje pani w jakiej to melodii, starej wersji melodii. Mi też was brakuje przed telewizorami, dlatego liczę trochę na to, że zrobimy sobie taką małą telewizję tutaj. Ale a propos melodii, myślę, że to jest tak, że pewien etap trzeba w życiu zakończyć. I o tym też wam opowiem któregoś razu. Myślę, że będzie na to jakiś fajny temat. Bo mam sporo przemyśleń dotyczących mojego odejścia z melodii. Aczkolwiek myślę, że są to bardzo pozytywne rzeczy. I nawet jeżeli na początku jest trudno, to warto pewne kroki stawiać, ale to innym razem. Kiedy coś w Krakowie? Słuchajcie, być może niedługo. Rozmawialiśmy o tym ostatnio właśnie ze znajomymi, że warto coś takiego w Krakowie zrobić. Mały koncert. Także będę na pewno mieć to na uwadze i będę o tym myśleć. Wracając do naszego tygodnia, no to tak, jutro konferencja, jam session, potem będę starała się poogarniać parę spraw związanych z moją karierą. Ale tak, no słuchajcie, jestem swoim menedżerem, więc mam sporo rzeczy do zrobienia. Ostatnio byłam gościem na konferencji Music Export Conference. Były dwa cudowne, wspaniałe dni, gdzie wyszłam z wielką ilością wizytówek i wspaniałą energią, motywacją do pracy, więc mam nadzieję, że teraz uda mi się te kontakty wykorzystać i w dobry sposób poprowadzić to dalej. Zdam wam z tego relację. Natomiast pod koniec tygodnia wybieram się do Gdańska i tam spotkamy się na dużej imprezie charytatywnej dla Fundacji Mam Marzenie. Mam Marzenie jest fundacją dosyć znaną i pomaga wielu, wielu osobom spełnić ich marzenia. Kiedyś nawet w Melodii mogliście zobaczyć dzieci z takiej fundacji albo osoby dorosłe, które chciały być na planie telewizyjnym. No i właśnie dla tej fundacji będę miała przyjemność zaśpiewać, akompaniował mi będzie Michał Milczarek na gitarze, także to będzie taki akustyczny koncert, na który was... Nie zapraszam was. Wiecie, dlaczego was nie zapraszam? Bo to jest impreza zamknięta. Ale na mojej grupie, i dlatego warto dołączyć do grupy, zapraszam was. To jest grupa hashtag Team Tool. Wpadajcie tam wszyscy, przyjmę was wszystkich. Na tej grupie był taki konkurs, w którym mogliście zdobyć kilka wejściówek. W zasadzie jakbyśmy się uparli, to jeszcze z jedną mogłabym dołączyć. Ale jeżeli was tam nie będzie, no to, bo nie każdy jest z Gdyni, to i tak postaramy się pokazać wam, jak było na tym koncercie i być może jakieś nawet krótkie relacje uda nam się nagrać. Być może moja przyjaciółka z Gdańska nagra dla was jakiś film. I tak, w związku z tym bardzo wam dziękuję za ten wspaniały czas poświęcony mi. Kiedy w Bydgoszczy pani będzie? Słuchajcie, ja bym chciała być naprawdę wszędzie, ale wiecie, jaki jest problem? Że ja muszę sprzedać bilety na te koncerty. Jeżeli będę w stanie sprzedać bilety i zapewnić moim muzykom i transport w jakiś sposób opłacić, to wtedy będę jeździła po całej Polsce i jest to moje marzenie. Natomiast w tej chwili, kiedy to, że gram koncerty, nie jest jeszcze tak rozpropagowane, nie jest tak popularne i nie wszyscy o tym wiedzą, jest mi bardzo trudno. Zagrałam takich koncertów kilka i naprawdę jest to duże wyzwanie w Polsce u nas, żeby sprzedać biletowany koncert. W zasadzie to trochę na to liczę, że mi w tym pomożecie, bo was siła. Też coś nagram, Piotr pisze. I jeżeli uda mi się to marzenie kiedyś spełnić, to będę bardzo szczęśliwym człowiekiem. Także to jest jedyna przeszkoda, że żeby zagrać koncert, są potrzebne odpowiednie warunki techniczne, odpowiedni skład muzyków i transport. I to są bardzo, bardzo kosztowne rzeczy, w które zawsze inwestuję sama. No, niestety budżet nie z gumy, nie rozciągnie się. Jeżeli uda mi się sprzedać bilety na taki koncert, to bardzo chętnie do was przyjadę. Ale to też jest temat na inny live. Kochani, żegnam się z wami w grupie Siła, wujek Dave. O, dobrze mieć takiego wujka. Życzę wam miłego dnia i spotykamy się kiedy? Kto wie, kiedy się spotykamy? Kto był uważny?
Cześć Kinga. Kto napisze, kiedy się spotykamy? O, wiem. Kto napisze pierwszy, kiedy się spotykamy, następnym razem dostanie wejściówkę na koncert w Gdyni. Chyba, że nie jest z Gdyni. Dobra, ukręciłam na siebie za tydzień. Poniedziałek. No pięknie. Jesteście z Gdyni? Patrycja, Angelika? Nie. Poniedziałek. Dobra, to napiszcie mi pod tym, kto pierwszy napisze pod tym live'em, kto jest z Gdyni albo z Trójmiasta i chce być na tym koncercie, to dostanie wyjściówkę. Ok? Taka umowa. Pozdrawiam Was serdecznie. Język mi się trochę plącze, to ze stresu. Nie z alkoholu, nie piję. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłego dnia i widzimy się za tydzień. Pa! Cześć! Jeszcze muszę zakończyć. Tu i teraz zadrży ziemia, nic nie złamie cię. Goń przed siebie, nie odwracaj się.